To jest to Ferrari Monza SP2. Monza, dobrze czytam? Czekaj. Czemu? Coś dzisiaj mamy 16. 12, 16. Monika się czyta. Datę na kompie zmienię, jak gram na konsoli. Ale może muszę restart konsoli zrobić. O której? 12, 16. Dzisiaj jest 16 przecież. No, patrzę na datomierz. Mi też nie działa. No właśnie, co jest? Gdzie idę? Idę do końca streama, wiesz? Oni chyba trochę zacofani. Robię restart konsoli. Mi normalnie na konsoli działa. Dobra, to robię restart. No. Restartujemy. Działa wam, tak? To coś u mnie jest nie tak. Ja tą konsolę dopiero co podłączyłem, może się nie zaktualizowała? Nie wiem, kurde. Tak, idę po wygraną, no. Zobaczcie, zrestartowałem Xboxa i już wszystko działa. Ten kanister z tyłu wygląda jak ładunek z Death Stranding. Prawie się wywaliłem! Oła, aż mi się ze stresu ten jajka skurczyły. O Boże! Ale się wystraszyłem. Ale tak, jest tam. Jest tam kanister. Dzisiaj robiłem jego unboxing na tym, na YouTubie, możecie sobie zobaczyć. Ej, spociłem się bardziej od tego, że się prawie waliłem, niż jak zrobiliśmy sobie te prawie 8000 kroków na całym streamie, kurde. Dobra, jak Ferrari to chyba czerwone. Ale ładny ten samochód, co? Zobaczcie sobie. O kurczę, ale ma to, co ja kocham w tych nowych samochodach. Ta powracająca moda. Świateł przez cały tył. Piękne to jest. Fajnie, że to powróciło. To nie, to musimy czarne wziąć. Zdecydowanie. No, aż mi się jajka skurczyły. Ale ty, bo ja tak, przechyliłem się, ale też na bieżni zszedłem trochę na prawą stronę. I nogą zahaczyłem o krawędź tej bieżni. Ona jest dosyć szeroka, nie? Ale idzie kurde zahaczyć. Dobra, zobaczcie, co my tu mamy. Wow, mamy potężnego orzecha tu pod maską. Silnik wzdłużnie, V12, 5,5 chyba litra, tak? Tak jest napisane. Jezu, zobaczcie, tutaj nie mamy przedniej szyby, zauważyliście to? To jest jakiś samochód. To jest typ samochodu, który nigdy nie stanieje, no nie? Który zawsze będzie kurewsko drogi. Umówmy się, zawsze. Z tyłu chyba nie możemy nic otworzyć, bo raczej dachu nie możemy też tu założyć, no nie? Bo dach musiałby się zakładać razem z przednią szybą albo coś. Nie mam pojęcia. Chodźmy do środka. Z kosmosu Ferrari przyjechało, no to prawda. Kierownica typowo Ferrari. Tutaj, Jezu, co to? Ale fajne, tutaj w ogóle zobacz, pasażer jest tak przedzielony od kierowcy, no nie? Przypomina mi się film Planet Terror trochę. Musicie sobie obejrzeć kiedyś Quentina Tarantino. Coś w stylu, kurde. Dobra, chodźmy się przejechać tym. Z 19 roku jest ten samochód. Nawet nie wiedziałem. Kurde. Ale wygląda ta dupa w grze już. O kurde. Ja pierdzielę. Wow. Niesamowite. Ej, szczerze? Ja bym nie chciał jeździć takim samochodem. Jakby bałbym się na przykład, że przy 200 km na godzinę wlecą mi w oczy jakieś komary albo na przykład pszczoła. Przecież jak pszczoła przy 200 km na godzinę wleci ci w oko, to przebije ci czaszkę na wylot chyba, no nie? To jest jak pocisk pędzący z prędkością 200 km na godzinę. To znaczy tak, tu pewnie jakoś to powietrze omija kierowcę, głowę jego. Ale no, tak bez kasku, bez żadnych okularów pancernych, nie wyobrażam sobie. Kierowca nie ma szyby, pasażer ma taką małą. Kierowca chyba też coś tutaj ma, wiesz, małego takiego. Ty, faktycznie, ale coś tutaj, coś tu można przyczepić, no nie? Pasażer ma i ta szyba chyba przy dużych prędkościach wystarcza na tyle, żeby powietrze omijało akurat głowę. Ale w przypadku kierowcy? Nie wiem, co to za technologia jest, ale pewnie coś tutaj można, może coś się tutaj wysuwa. A nie, zobacz. Tu jest coś lepszego. Tu jest gościu, wiesz co to jest? To jest tunel powietrzny. Nie, tu się nic nie wysuwa. To nawet w Fordzie widać, że tu jest chyba tunel powietrzny. I zobaczcie, widzicie, tutaj macie tak zakrzywione. I to powietrze idzie do góry. I to powietrze, które idzie tutaj do góry, czyli od dołu, wypycha do góry powietrze, które napiera
w ten sposób, na twarz, no nie? Czujecie to? Jakby wow, tu nie potrzeba szyby. Tu jest taka szyba powietrzna, którą widać przy dużej prędkości, nie? O, to jest to. To jest fajny, fajny samochód. Zobaczcie, jakie detale w ogóle w tej Fordzie widać. Niesamowite, bardzo mi się to podoba. Dobra, bez tuningu zobaczmy. Napęd oczywiście na tył. Wow, szybkie to. Ja będę go chciał sobie przystosować na jakieś wyścigi. No pewnie gdzieś koło 350 poleci bez tuningu. Na pewno to nie będzie jakaś chyba super szybka fura. Chociaż do klasy S2 lekko się zrobi. Dobra, sprawdźmy. Tak, sprawdzimy, jak wygląda w nim klatka, no. Dobra, zobaczmy. Ale nie ma zmiany wydechu. Dobra. Pewnie będą z dwa pręty, no. Coś może wystawać, zobaczymy. Jest coś. O kurde, ale paskudne! Siema, okej. Jak LFA brzmi? No, podobnie trochę w sumie, no nie? Strzelasz na namiot. Co to jest? Ale patrzcie, nie jest to tak brzydko zrobione jak w GTA, że jakieś elementy po prostu wtapiają nam się w karoserię. Tylko jest to takie miejsce, gdzie ta klatka faktycznie wchodzi w karoserię, no nie? Widzicie to takie wgłębienie tam charakterystyczne. Także nie jest ta klatka taka zła. Możemy dać tą niewidoczną. Ja zawsze tuninguję na tych standardowych silnikach, no bo zachowujemy ten fabryczny dźwięk samochodu, no nie? No i zaraz opony włożymy. Ja myślę, że do klasy S1 ten samochód chyba będzie spoko. I zaraz zobaczymy pakiety karoserii jeszcze. Felgi, ciekawe czy są lekkie, czy można dać lżejsze jakieś. No, można dać 8 kg lżejsze felgi do tego samochodu, ale zestawy standardowe, bardzo ładne są. Możemy dystanse wrąbać. Okej, i spoilery. O, tutaj tego nie widać, jak mamy czarny samochód, to jest okej, no nie? Można dodać. I z tyłu, uwaga, co myślicie, że będzie? Co myślicie, że będzie? Cały samochód się popsuł przez ten spoiler. Tragedia. No stolik na piknik. Ej, nie można swapów zrobić tutaj w ogóle. Nie ma dodatkowych silników, także spoczko. I turbosprężary można dodać. Jest sens, jak myślicie? No zobaczmy do testów prędkości, co się będzie działo. 942 punkty. Pewnie jakbyśmy dali lżejsze felgi, to by było lepiej trochę. Na drift go zrobić? A ciekawe by było auto na drift. Silnik z przodu, napęd na tył. Drift! No nie? Od razu się w głowie zaświeca. Drift! Halo! Dobra, zobaczmy, co możemy tu zrobić. 7 biegów. No i zmniejszymy docisk. Zobaczymy prędkość maksymalną. Pokazuje, że 413, czyli gdzieś koło 400 km na godzinę, nie? Bodykit sprawdzić? Tu nie ma bodykitu do tego auta. Czy jest? Nie ma chyba. Ależ się pięknie świeci do tyłu. Tak, na drifta ze spoilerem, no. Nie było tam bodykitu do niego, co ty mnie wkręcasz? Jak nie będzie bodykitu, dostaniesz bana na czacie. Nie ma bodykitu, masz ban. Żartuję, no. No, na którykolwiek bodykit. Do którego się chyba było? Był bodykit, ale to w Need for Speedzie, no nie? Do Italii chyba był bodykit w Need for Speed Heat. Coś mi się kojarzy, coś takiego było. O ty kurde. Ale dziwnie się prowadzi przy dużej prędkości. A, 400. Ale myślę, że samochód dobry będzie do klasy... Do klasy S1. I uwaga! 9000 kroków! Jest! Udało się! Tak, chyba Italia była z bodykitem w Lepciu, no nie? W Need for Speed Heat. Także to nie jest wcale takie... Aha, w
Forza Horizon 3 był Body Kit do Italii, a w czwórce go usunęli, bo licencję. Nie wiadomo, jak to było. Łe, 400! Nie, co to jest 400? Czy w Fordzie wydaje, że jedziemy 300 na godzinę, to tak jak w rzeczywistości byśmy jechali, nie wiem, ze 120? Coś koło tego, no nie? Łe, 400! Lucek, ty żyjesz pod kamieniem! Co ty tak wolno jeździsz, śmierdzielu? Nie? 400 cabrio. Ej, wyobrażacie sobie jechać bez kasku w takim samochodzie, bez żadnych okularów ani ochraniaczy na głowę? I leci ci czmiel na przykład, nie? Albo jakiś bong. I z prędkością 300 km na godzinę wali ci prosto w oko. Jak jedziesz 30 km na godzinę i uderzysz w jakiś większy owad, w głowę, gdzieś w okolicy oka nawet, nie centralnie w oko, to cały czas ci łzawi oko, no nie? I masz całe czerwone potem i prawie nic nie widzisz. A tutaj to czaszka przestrzelona na wylot, przecież to jest pocisk, no nie? Tak jak ta typka sobie teraz jedzie i wiesz, i bansuje do muzyczki. Nawet jak jedzie to 80 na godzinę, kurde, po tobie, no pocisk. Dobra, ja bym ten samochód zrobił sobie do klasy S1 na spokojnie, chociaż wydaje mi się, że będzie trudny do opanowania. Ile dałem za bieżnię? Jakieś 2,5 tysiąca złotych, coś takiego. To jest taka tańsza. Ja chciałem jakąś taką najtańszą bieżnię, żebym tylko mógł na nią wejść i tyle. Bo niektóre te tanie bieżnie to jak... No mają limit wagi na przykład do 90 kilometrów... kilogramów wagi, no nie? No to gdzie? Chciałbym na to wszedł i no roz. Ciężko na zakręcie, ciężko. Ale samochód chyba warto mieć w garażu, no nie? Bo tego chyba nie było w czwórce, jak myślicie? Ja już nie pamiętam, ale nie przypominam sobie, żeby takie Ferrari było w czwórce w Forza Horizon. Nie było, no, tu jest chyba po raz pierwszy. Wygląda kozacko. Nie, nie można zamontować dachu. Ktoś tutaj napisał na czacie, że można w rzeczywistości zamówić sobie wersję z dachem, ale w Fordzie nie można założyć tego dachu, żeby było mniej roboty przy samochodzie, no nie? Nie było, okej, spoko.